Witam serdecznie z drugiego obozu w Alanii. Jesteśmy przed pierwszym treningiem motorycznym. Za chwilę wyjeżdżamy na trening. Dzisiaj kształtujemy cechy motoryczne takie jak siła i moc. Pierwsza część tego treningu właśnie to jest typowa siła maksymalna w różnych ćwiczeniach, na różne partie mięśniowe. Druga część oczywiście jest też z zachowaniem charakterystyki, czyli stabilizacji i balansu ciała. Popracujemy nad mocą, później przejdziemy w bardziej wytrzymałość z akcentem piłki. W ten sposób zakończymy dzisiejszy poranny trening. Jeśli chodzi o jednostki oczywiście motoryczne, one tutaj pokrywają się z jednostkami piłkarskimi i kompensują się w odpowiedniej intensywności codziennie. Mamy tak to przygotowane, że jeśli trening motoryczny jest cięższy, no to trening ten piłkarski jest o określonej intensywności. Wszystko mamy pod kontrolą i będziemy przygotowani na ligę tak, jak powinno być.